Witam wszystkich maszkeciorze na kanale Żarpanżur, a dzisiaj pokażę wam, jak zrobić najprościejszą do zrobienia i najlepszą w smaku sałatkę kartoflaną ciotki Kasi. Idziemy! Jak zwykle szczegółowo lista składników podaję wam w opisie na dole pod filmem, a będziecie potrzebować kartofle, serfeta, korniszony, zielono cebulka, jogurt grecki, majonez, najlepszy ten na K. Pamiętacie to? Scyzoryk, tak na mnie wołają ludzie spoza mego miasta, pewnie oni rację mają, bo jestem z Kielc. Albo wejście se ten na W, nie robię reklamy, bierzcie jaki wam smakuje, troszkę pieprzu i soli i więcej składników nam nie będzie potrzebne. Bierzemy się za obieranie kartofli. Sałatka nie ino powinna smakować, ale też dobrze wyglądać. Także wydrobcie z kartofli takie niepotrzebne oka. Teraz taką mała rada albo ciekawostka. Ja moje kartofle kroję w plasterki przed gotowaniem, przez to trwało moje gotowanie niecałe 10 minut. Oczywiście cały czas sprawdzałem, żeby plasterki się nie rozpadały, ale zróbcie to jak chcecie po swojemu. I no tak chciałem to przypomnieć, że można też inaczej. Kartofle kroimy na takie kawałki, żeby nie były ani za duże, ani za małe. Najlepiej, żeby się dobrze nabierało je na widelec. Zalewamy kartofle teraz zimną wodą. Oczywiście musimy je posolić. Dajcie pozór przy gotowaniu, żeby wam się kartofle nie rozgotowały, a przy zakupie, żeby kupić najlepiej uniwersalne grupy B, żeby po prostu nie były za mączyste, za miękkie i wam się nie rozlatywały. Po tym przymieszaniu oczywiście też. Z umytej wcześniej cebuli odcinamy teraz te takie nieładne końcówki. Cebula tniemy teraz na małe kawałki. Pamiętajcie, czym bliżej tego białego końca, cebula będzie bardziej intensywna, bardziej ostro w smaku. Korniszony musimy pociąć teraz na takie malutkie wyrfle, kosteczka. Ups, ale mi palec zjechał. Dobrze, że chcę z palca nie zrobił kosteczki. Teraz tak na marginesie powiem coś o tej sałatce. Byliśmy u ciotki Kasi kiedyś na grillu. Sałatka tak smakowała nam i wszystkim gościom, że postanowiliśmy ją w domu też zrobić. Od tego czasu i u nas każdy ją chwali. No i przepis tak się sprzedaje z rąk do rąk i wpadłem na pomysł, żeby podzielić się tym przepisem też z wami. Serfeta kroimy na pół. Teraz plasterek wzdłuż. Teraz, żeby ta feta nie wyglądała tak komercyjnie, bardziej wiejsko, kruszymy ją na takie, no, nie za drobne kawałki w palcach. Oczywiście jakiś kuncek będzie za duży, to się nie martwcie, zawsze przy mieszaniu łyżką idzie go jeszcze troszkę rozdrobnić. Odcedzone i przestudzone kartofle przesypujemy teraz do miski. Dosypujemy teraz do kartofli reszta składników, czyli cebulka, ogórki i serfeta. Najlepiej jak nasze składniki będą wcześniej już troszkę wymieszane, to nie będziemy tej sałatki tak męczyć i niepotrzebnie ją rozwarstwiać. Dodajemy teraz jogurt, grecki oczywiście, 10%. Jak szaleć, to szaleć, jak dojdzie do tego jeszcze majonez, to nie ma się co wygłupiać, z jogurtem niskotłuszczowym. Zawsze powtarzam, że tłuszcz jest nośnikiem smaku, ale oczywiście nie wolno z niczym przesadzać. Pieronie chyba sam za dużo fanzola, zamiast skupić się na robocie. Po majonezie dodajemy pieprzu, na razie tak lekko. Wszystko po tym oczywiście pomału trzeba dosmakować. Na tym też polega gotowanie, żeby dosmakowywać, a nie dawać odważone ilości różnych przypraw i zrobić tak, jak nam najlepiej smakuje, a nie zwalać na to, że przepis jest do bani. Całość mieszamy teraz energicznie. Zwróćcie uwagę, żeby nie za długo, żeby nie zrobić z tego takiej jednolitej papy. Tak wygląda nasza sałatka na koniec. Kazies, pokoś się pieronie, no. Nie będę wam pokazywał, jak smakuje, jak wam się podobało. Proszę was o subskrypcja, palec w górę, dzielcie się linkami z mojego kanału. No i oczywiście, jak możecie, podajcie w komentarzu, skąd jesteście, bo mnie też interesuje, z jakiego końca Polski albo świata mnie oglądacie.